Sklep KFD.pl. Największa hurtownia odżywek w Polsce. Jakieś dwa lata temu na Fit Festiwalu pojawiła się legenda światowej kulturystyki, w sumie topowy zawodnik końcówki lat 90., w sumie całych lat 90., bo startował już za czasów Doriana, początki jego, Kevin Levroni. Kevin Levroni pojawił się na festiwalu, tak jak powiedziałem, dwa lata temu. Wyglądał jak pół człowieka, wręcz jak wrak. Ważył zaledwie jakieś tam 90 kilo, tylko nie insynuować się wagą, bo waga akurat w jego przypadku tutaj nie ma najmniejszego znaczenia, bo te 90 kilo to w jego przypadku on wyglądał po prostu jak jakiś heroiniarz po odwyku. Morda zapadnięta, no połowę człowieka. Robiłem z nim zdjęcie, to po prostu nie wierzyłem osobiście, że tak wielki chłop może tak po prostu wyglądać, tak zaniedbanie, jeżeli chodzi o sylwetkę. Minął jakiś rok czasu, dokładnie rok czasu, i na następnym Fit Festiwalu, czyli w tym roku, pojawił się znów Kevin Levroni, dalej promując swoją markę Levroni Series. Już nieco większych gabarytów, już nie wyglądał jak pół człowieka, wręcz jak już troszeczkę jak nadczłowiek. Już tym razem wyglądał dwa razy tak jak ja. Mam te fotki właśnie sprzed dwóch lat z nim, z tego roku. Także jest niesamowita przemiana, no ale Kevin Levroni słynął z tego, że to był mistrz metamorfoz. Nawet prowadził swoje blogi na YouTubie, jak z tygodnia na tydzień się zmieniał. To była po prostu osoba wybitnie progresywna, jeżeli chodzi o odrabianie masy i budowanie jej. Z tego co wiem, Kevin był taką osobą, która po jakimś docelowym starcie, załóżmy, że to było Mister Olympia, robił se od 3 miesięcy, nawet do pół roku, totalnego offu od siłowni. W tym czasie chodził sobie na imprezy, prowadził sobie swój rockowy zespół. On nie ukrywał się z tym, że w tym czasie szły używki typu alkohol, jakieś tam dragi. I po prostu po tym pół roku, kiedy przykładowo przychodził czas redukcji, zaczynał treningi i on na redukcji po prostu rósł. On po prostu budował masę mięśniowej, znaczy to nawet to nie była jego redukcja, to po prostu były jego krótkie, mega przygotowania. On po prostu rósł w tak krótkim czasie i zawsze wychodził gdzieś tam w takim top 6. W sumie no, gdzieś tam cały czas starał się walczyć o te drugie miejsce, bo w czasach, kiedy był rządził Dorian na początku, to wiadomo, reszta walczyła o drugie miejsce, nikt tam nie zagrażał Dorianowi, i później jak na tron wszedł Coleman, to samo było, po prostu zawodnicy typu, nie wiem, Nasser, Flex, Sean Ray, właśnie Kevin, to oni się tylko bili między sobą o drugie miejsce, pierwsze miejsce było poza ich zasięgiem, każdego z osobna. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że na tym Fit Festiwalu tegorocznym, Kevin zapowiedział się, że wystartuje w obecnych zawodach Mister Olympia w wieku 52 lat. Było to mega zaskoczenie dla wszystkich fanów kulturystyki. Było bardzo to kontrowersyjne. Gdzieś tam się w wywiadach odgrażał, że on po prostu ten tytuł zabierze Filowi i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to były tam myki marketingowe, żeby przyciągnąć swoją uwagę. Ale Kevin zaczął naprawdę poważnie podchodzić do tego całego przygotowania. Zaczął robić formę w piorunującym tempie. Do zawodów cały czas zwiększa wagę. Z tygodnia na tydzień jest coraz cięższy, coraz większy, coraz lepiej docięty. No i teraz tak, jak ja to widzę? Wiele osób twierdzi, że widzą Kevina na pierwszym miejscu, na pewno top, tamże w top 3, w top 6 i tak dalej, wiadomo, co fan, to tam inne zdanie, ale wiele osób tam widzi go na pewno na pudle. Ja osobiście troszeczkę lubię bardzo Kevina Levroniego. Jestem troszeczkę innego zdania. Patrzę na to przez pryzmat
takiej czystej obiektywności. No niestety, no, wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Filowi raczej nikt nie jest w stanie zagrozić, zabrać mu tytułu, to jest raz. A drugie, widzę też kilka mankamentów u Lewroniego, które były tak samo za jego czasów, a teraz wydają mi się po prostu większe. Nie wiem, czy to jest z racji wieku, czy po prostu już nie chce mu się tak trenować z takim zaangażowaniem jak kiedyś. A co to są za jego słabe punkty? To są na pewno uda i plecy. Ma niesamowicie rozbudowaną obręcz barkową, czyli te barki, ramiona, no wiadomo, że te tricepsy, 3/4 to są jego ramiona, no są mega, no po prostu są potwornie ogromne. Klatka tam wiadomo też nie jest jakaś tam słaba, chociaż te barki i tricepsy przykrywają ją, przyćmiewają. Ale no plecy są, no dla mnie są płaskie, no są szerokie, wiadomo, no, pewnie, żebym chciał takie plecy mieć, ale patrzę obiektywnie na innych zawodników, a na jego, nie? No moim zdaniem troszeczkę nie jest to kompletne. Uda mi też odbiega, no na pewno miał lepsze uda kiedyś niż ma teraz. No wiadomo, no wydaje mi się, że to jest związane z tym, że już mu się nie chce, nie czuje tej takiej presji, tego głodu takiego treningowego, że po prostu bardziej robi to troszeczkę medialnie, żeby zrobić trochę szumu wokół siebie. No i już na pewno te treningi nóg nie są takie ciężkie, jak były pewnie kiedyś. No i co? No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką luźną pogadankę. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, to dawajcie znać w komentarzach, że wam się podobał, że chcielibyście więcej takich luźnych pogadanek na temat jakichś tam zawodów, bo podejrzewam, że wielu osobom może się to spodobać, bo samemu mi się takie rzeczy podobają. Także jeżeli będzie się wam podobało, łapeczka w górę, subskrybujcie, piszcie w komentarzach, że było fajnie, że chcecie tego więcej, może jakieś pomysły nowe będziecie mieli, które nam się też spodobają i zaczniemy te pomysły realizować.